To był zwykły poranek w naszym domu na przedmieściach. Wstałam wcześnie, jak zawsze, aby przygotować śniadanie dla siebie i Tomasza. Nasze małżeństwo trwało już kilka lat, ale ostatnio zauważyłam, że coś się zmienia. Tomasz był bardziej zamknięty w sobie, nie dzielił się ze mną swoimi myślami i emocjami, jak to kiedyś robił. Siedząc przy stole, zastanawiałam się, czy to tylko chwilowe wahania, czy coś poważniejszego. Czyżby nasze życie razem zaczęło się wypalać? Czy to tylko stres związany z pracą, jak zawsze tłumaczył mi swoją nieobecność i zdystansowanie? Jednak coś mi podpowiadało, że to może być coś więcej. Czułam to w moim sercu, że coś się dzieje za moimi plecami. Może to była moja intuicja, która ostrzegała mnie przed czymś złym. Ale nie chciałam wierzyć, że mój mąż mógłby mnie zdradzić. Przecież mieliśmy tak wiele wspólnych wspomnień, przeszliśmy przez wiele trudnych chwil i zawsze wspieraliśmy się nawzajem. Jednak te podejrzenia nie dawały mi spokoju. Dlatego zaczęłam obserwować jego zachowanie uważniej, szukając ewentualnych sygnałów zdrady. Czy kiedyś widziałam na jego telefonie podejrzane wiadomości? Czy kiedyś odbierał dziwne połączenia, które od razu chciał zakończyć? Te pytania kłębiły się w mojej głowie, a ja czułam, że muszę odkryć prawdę, choćby była bolesna. Tomasz był dyrektorem w dużej firmie, a wyjazdy służbowe były częstym elementem jego pracy. Jednak tego dnia, gdy ogłosił, że musi wyjechać na 3-dniową delegację, poczułam dziwną niepewność. Nie było to tylko zwykłe podejrzenie, towarzyszyło mu coś więcej, instynkt, który podpowiadał mi, że coś jest nie tak. Wyjazd służbowy, zapytałam zaskoczona, starając się zachować spokój. Tomasz skinął głową, a jego spojrzenie wydało mi się trochę skryte. Tak, to nagle się pojawiło. Muszę wziąć udział w ważnym spotkaniu poza miastem. Będę tam przez 3 dni. Próbowałam ukryć swoje wątpliwości, ale głęboko wewnątrz czułam, że jest coś nie tak. Czy to tylko ja się czepiam? Czy to tylko wynik mojej zazdrości? Próbowałam przekonać siebie, że może tak jest, ale wątpliwości nie opuszczały mojej głowy. Postanowiłam sprawdzić, czy rzeczywiście jest jakaś delegacja. Początkowo podchodziłam do tego z rezerwą, nie chcąc naruszać prywatności męża. Ale im bardziej myślałam o tym, tym bardziej niepokojące były dla mnie te nagłe zmiany. Musiałam znać prawdę. Dlatego wzięłam telefon Tomasza i udając, że chcę pożyczyć ładowarkę, przeszukałam jego wiadomości. Nie znalazłam żadnych wskazówek o planowanej delegacji. Wszystkie jego wiadomości były krótkie i ogólnikowe, nie dając żadnych szczegółów. To tylko wzmacniało moje podejrzenia. Zaniepokojenie rosło we mnie z każdą chwilą, a ja czułam, że muszę rozwikłać tę zagadkę. Przegrzebałam szuflady w biurze, poszukując jakichkolwiek wskazówek, które mogłyby potwierdzić lub obalić moje podejrzenia. Wśród sterty dokumentów natknęłam się na stary zeszyt, którego jeszcze nie widziałam. Otworzyłam go i przewracałam kartki, kiedy moje oczy zatrzymały się na jednym z wpisów. Zadziwiająco precyzyjne notatki, informacje o spotkaniach, nazwiska, daty. Wszystko to sprawiło, że zamarłam na chwilę. Wiedziałam, że muszę to zbadać bliżej. Każda strona tego zeszytu była pełna ukrytych znaków i zapisków. Zaczęłam odczytywać zakodowane wiadomości, starając się zrozumieć, o co chodzi. Stopniowo odkrywałam tajemniczą sieć informacji, która prowadziła do czegoś większego. Zauważyłam, że istniała tam lista spotkań, które nie były nigdy wspomniane w naszych rozmowach. Słowa Katarzyna, spotkanie i prywatne pojawiały się raz po raz. Mój żołądek skręcił się w grocie, kiedy zaczęłam łączyć te punkty. Czy to możliwe, że Tomasz spotykał się z jakąś inną kobietą? Dowody, które znalazłam, były zbyt mocne, by mogły być zlekceważone. Moje podejrzenia były prawdziwe. Moje serce zaczęło pękać na kawałki, a złość wypełniła moje myśli. Mój umysł był w wirze emocji, kiedy spojrzałam na te niezaprzeczalne dowody. Nie mogłam już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Musiałam działać. Postanowiłam śledzić Tomasza, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę się dzieje. Dzień po dniu niezauważalnie podążałam za nim, trzymając dystans, aby nie zostać wykrytą. Obserwowałam, jak tajemnicza historia odkrywała się przede mną.
Widziałam, jak Tomasz spotykał się z tą kobietą, Katarzyną, w różnych miejscach, kawiarniach, restauracjach, a nawet w parkach. Moje serce bolało, kiedy patrzyłam, jak są razem, śmieją się i cieszą z obecności drugiej osoby. Była to prawdziwa zdrada, która przekraczała granice mojego wyobrażenia. Poczułam się zdradzona, oszukana i opuszczona. W końcu nadszedł ten moment. Przygotowałam się na konfrontację, która miała zmienić nasze życie na zawsze. Znajdowałam się w eleganckiej restauracji, gdzie wiedziałam, że Tomasz i Katarzyna miały spotkać się wieczorem. Czułam się jak w filmie, kiedy przekraczałam drzwi restauracji. Moje serce biło mocno, a dłonie lekko drżały. Gdy spojrzałam na Tomasza i Katarzynę, którzy zasiadali przy stoliku, wewnętrzne ognie wzmogły się jeszcze bardziej. Czułam, że muszę zrobić to teraz, nie mogłam dłużej ukrywać swojego bólu i gniewu. Co tu się dzieje? Wykrzyknęłam, przerwawszy ich rozmowę. Oboje zareagowali zaskoczeniem. Tomasz wyglądał, jakby widział ducha, a Katarzyna była widocznie przerażona tym nieoczekiwanym spotkaniem. Moje wewnętrzne emocje wylewały się na zewnątrz, nie potrafiąc już ich opanować. Wyciągnęłam z torebki kilka zdjęć, które zrobiłam podczas moich obserwacji. Rzucałam je na stół, wskazując na każde z nich. Macie czego się wstydzić, powiedziałam, z determinacją i bólem w głosie. Tomasz wyglądał na skruszonego, a Katarzyna próbowała zrozumieć, co się dzieje. Wiedziałam, że muszę im dać szansę wytłumaczenia, ale równocześnie czułam ogromną chęć zemsty. Chciałam, aby oboje odczuli ból, którym mnie obdarzyli. Mówcie! Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego zniszczyliście nasze małżeństwo? Zapytałam, z trudem powstrzymując łzy. To był moment, którym wszystko się zawiesiło. Czekałam na ich odpowiedzi, wiedząc, że musimy to jakoś rozwiązać. Ale czy to było jeszcze możliwe? Po chwili ciszy nasze spojrzenia przekroczyły granice słów. Patrzyłam w oczy Tomasza, oczekując jakiejkolwiek odpowiedzi. W jego oczach dostrzegłam mieszankę skruchy, żalu i lęku. Zrozumiałam, że on również zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo nasze małżeństwo zostało zranione. W milczeniu próbowaliśmy porozumieć się wzrokiem, przekazać sobie emocje, których słowa nie potrafiły wyrazić. To było momentami bolesne, ale też niezwykle ważne. Wiedzieliśmy, że musimy porozmawiać, aby zrozumieć, jak doszło do tego wszystkiego i czy jest jeszcze jakakolwiek nadzieja na odbudowę naszej relacji. Zdecydowaliśmy się zająć miejscem przy stole, aby porozmawiać. Tego wieczoru nasze rozmowy nie były ograniczone do krótkich i banalnych odpowiedzi. Teraz była to szczera i burzliwa rozmowa, która wymagała otwartości i uczciwości. Mów, Tomku. Jak mogłeś? Po wszystkim, co razem przeszliśmy? A ty, Katarzyno, jak mogłaś wtrącić się w nasze małżeństwo? Zapytałam, próbując powstrzymać łzy. Tomasz wziął głęboki oddech i spojrzał mi prosto w oczy. Anna, nie ma słów, które mogłyby usprawiedliwić to, co się stało. To była straszna pomyłka. Straciłem perspektywę, pogubiłem się. Ale nie jesteś bez winy. Nasze małżeństwo było już od dawna w kryzysie, a ty też nie byłaś do końca obecna. To nie usprawiedliwia mojego postępowania, ale musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Katarzyna również była zdruzgotana. Przepraszam, Anna. Nie wiedziałam, że jesteście małżeństwem. Kiedy poznałam Tomasza, nie miałam pojęcia o waszym związku. Kiedy to odkryłam, było już za późno. Nie chciałam nikomu wyrządzać krzywdy. Nasze rozmowy były pełne bólu i żalu, ale również otwierały drzwi do zrozumienia. Zrozumienia, że nikt z nas nie jest idealny, że każdy z nas popełnia błędy. Musieliśmy stawić czoła prawdzie i zmierzyć się z konsekwencjami naszych działań. Po burzliwej rozmowie wszyscy zamilkli. Wszyscy byliśmy zranieni, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Oczywiście, nasze małżeństwo zostało złamane, ale teraz przyszedł czas na refleksję i przemyślenie, jak doszło do tego punktu. Przez długie chwile każdy z nas zanurzał się w swoich myślach. Czy można było coś zrobić inaczej? Czy mogliśmy lepiej radzić sobie z naszymi problemami? Żal i smutek wypełniały nasze serca, ale w tej chwili musieliśmy zdawać sobie sprawę, że przeszłość nie da się odwrócić.
Po długim okresie bólu i rozstań, doszliśmy do punktu, w którym musieliśmy podjąć decyzję. Wiedzieliśmy, że nie można już wrócić do tego, co było. Nie potrafiłam sobie wyobrazić, że jeszcze raz będę w stanie zaufać Tomaszowi w pełni. Przeszłość zawsze będzie nas przypominać o naszych błędach i zranieniach. Po długich rozmowach i głębokim zastanowieniu zdecydowaliśmy się na rozstanie. Było to jedno z najtrudniejszych rozwiązań, jakie musieliśmy podjąć, ale jednocześnie wiedzieliśmy, że to jedyna droga do znalezienia naszej własnej ścieżki szczęścia. Musiałam zacząć od nowa. Udałam się do mojej przyjaciółki, która zaoferowała mi schronienie i wsparcie. Przez kolejne miesiące uczyłam się żyć sama i odbudowywać moje życie. To było trudne, ale w tym procesie odkrywałam swoją siłę i niezależność. Był to czas refleksji i pracy nad samą sobą. Musiałam zmierzyć się z moimi własnymi niedoskonałościami i uczyć się wybaczenia. Stopniowo odkrywałam, że niezależnie od tego, co się stało, mogę znaleźć szczęście i spełnienie w innych obszarach życia. To był mój nowy początek. Byłam gotowa na nowe wyzwania, na samodzielność i na naukę kochania siebie. Moje serce było nadal ranione, ale byłam pewna, że z czasem zdrowieje. I choć nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość, wiedziałam, że to jest mój czas, aby wyruszyć na nową drogę. Minęły długie miesiące od naszego bolesnego rozstania. Czułam, że stopniowo zaczynam się podnosić i odnajdywać w nowej rzeczywistości. Żal w moim sercu nadal istniał, ale walczyłam o swoje szczęście i godność. Kiedy telefon zadzwonił w jedną z deszczowych nocy, a na ekranie pojawił się numer Tomasza, moje serce przyspieszyło. Z wahaniem odebrałam rozmowę, a jego głos brzmiał niepewnie i pełen żalu. Anna, musimy porozmawiać. Nie przestałem cię kochać. Przepraszam za to, co się stało. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę, mówił, próbując kontrolować swoje emocje. Słuchając go, zrozumiałam, że nie mogę pozwolić, aby przeszłość mnie ciągnęła w dół. Byłam już na drodze do odbudowy siebie i nie mogłam pozwolić, aby to on znów ranił mnie. Tomasz, czasami wybaczenie nie jest możliwe. To, co zrobiłeś, złamało nasze małżeństwo. Przeszłość jest za nami i teraz muszę skupić się na swoim własnym szczęściu i znalezieniu pokoju, odpowiedziałam, starając się zachować spokój. Słysząc moje słowa, na chwilę zapanowała cisza. Wiedziałam, że to było trudne dla obu nas, ale musiałam podjąć decyzję o ochronie swojego serca. Rozumiem, odparł Tomasz złamliwym głosem. Mam nadzieję, że znajdziesz szczęście, którego szukasz. Po tym rozmowie wiedziałam, że muszę skierować swój wzrok w przyszłość. Wzmacniałam się z każdym dniem, odbudowując swoje życie na nowo. Było trudno, ale odkrywałam w sobie siłę, o której nie wiedziałam, że ją posiadam. Stopniowo przestawałam być zakładniczką przeszłości i dawałam sobie szansę na nowy początek. Otwierałam się na nowe możliwości i odkrywałam swoje pasje. Życie było pełne niespodzianek i radości, których nie doświadczałam od dawna. Przez lata pracowałam nad odbudową siebie i z czasem zrozumiałam, że nie muszę polegać na kimś innym, aby być szczęśliwa. Nauczyłam się kochać siebie i cieszyć się samotnością, odkrywając swoją niezależność. Choć miłość między mną a Tomaszem została pogrzebana, czułam, że jestem jak motyl, który wychodzi z ciemności i rozkłada swoje skrzydła. Moje życie nabrało nowego znaczenia i sensu, a ja byłem gotowa kontynuować moją podróż, wiedząc, że jestem silna i zdolna do odnalezienia prawdziwego szczęścia, które nie zależy od nikogo innego.